żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo okrywa. Przesłanie dzisiejszego dnia, dzisiejszych uroczystości, dzisiejszych naszych modlitw związanych z bezkrwawą ofiarą Jezusa Chrystusa, aby nieustannie otwierać się na Boga, który jedynie daje wzrost, na Chrystusa i Jego krzyż, który nadaje sens ludzkiej pracy. A z tym wezwanie, by bronić i nieustannie jednocześnie tworzyć ciągle na nowo, w nowych warunkach, prawdziwą solidarność międzyludzką, której najgłębszym wyrazem jest właśnie krzyż. Bo w tym krzyżu objawiła się w sposób jedyny i niepowtarzalny solidarność Boga z losem człowieka, dla dobra tego człowieka. Witaj, Jezu, Synu Maryi.